Cześć! Dzisiaj pokażę Wam przepis na bardzo łatwe i tanie ciasto, tak zwane ciasto kryzysowe. Robi się je bardzo szybko, wystarczy zmiksować wszystkie składniki i co ważne, są to składniki, które zazwyczaj mamy w domu. Zapraszam do oglądania! Potrzebne składniki to 3 szklanki mąki pszennej, szklanka mleka, szklanka cukru, jedno jajko, 250 g masła, jedna łyżeczka proszku do pieczenia, jedna łyżeczka cukru waniliowego i jedna łyżeczka sody oczyszczonej. Potrzebne są także dowolne owoce, a w sezonie zimowym, gdy nie macie owoców, mogą być nawet rodzynki. Zaczynamy od rozpuszczenia masła. Przypominam, 250 g masła. Masło rozpuszczamy, gotując na małym ogniu. Następnie odstawiamy w chłodne miejsce, aby ostygło. Do miski miksera przesiewam 3 szklanki mąki pszennej. Druga i trzecia szklanka. Do mąki dodaję łyżeczkę cukru waniliowego, łyżeczkę proszku do pieczenia, i łyżeczkę sody oczyszczonej. Mieszam z mąką. Dodaję także cukier. Wbijam jedno jajko. Dodaję szklankę mleka oraz rozpuszczony i ostudzony tłuszcz. Teraz wystarczy zmiksować wszystkie składniki. Wymieszane ciasto od razu wykładam do formy. Równo rozprowadzam po dnie. Wierzch posypuję owocami. Ja mam dzisiaj czarną porzeczkę. I to wszystko. Teraz wystarczy ciasto włożyć do piekarnika nagrzanego na 180 stopni i piec przez około 50 minut. Najlepiej pod koniec pieczenia sprawdzić patyczkiem. Jeśli patyczek będzie suchy, to znaczy, że ciasto jest upieczone. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. Jak widzieliście, ciasto w przygotowaniu jest bardzo proste. Jest z takich podstawowych składników. Po prostu ciasto kryzysowe. Zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału i obejrzenia innych filmików z przepisami. Pa!